miała spaść. Aha, po prostu. Jakby. Chuj, dość gwoździ weź. Start. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest chyba 11 czy 12 dzień obozu pracy. Więc ja już mam Melta. Remek już mi zaproponował, że mogę go pobić, jeśli mi to w czymś pomoże. Ale mi to w niczym nie pomoże. Benka oszlifowała drzwi, wspaniale oszlifowała i ja jej teraz tu tę pracę niszczę. Patryk wyjebał dziurę na schody, wyciął dziurę na schody. Pada deszcz, jest mnie fajnie, jest zimno. To jest wszystko, na co mnie stać. Wideo start. Ania modzi tu coś. Dobra. Robię trochę kurze drewna. Nie lubię kurze. Tam leżą okna, które robię w moim lubionym kolorze. A tam leży okno, które robi Bęka z alterem. MacGyverem. MacGyver przy pracy? Na ten. Na dach. Tutaj pierdolnęła bomba. To był stary komin. Narzędzia. Jadzia. Ja. Ania strzela z grzywki. A Benka strzela z dynki. A dynki, a co? Bałagan, ciąg dalszy. Podaj. Jest dziura teraz na górę. Na górze okno widać. Nie ma sufitu. Panowie zasuwają. Nie ma jak to się w życiu ustawić. Ja sobie stoję, a Ania zapierdziela. Proszę powiedzieć coś na ten temat, opowiedzieć nam o tym. No bo zaczęłam, już się zmęczyłam. Ostry cień mgły na górze. Na dole Ania kradnie kabel. A tam jest wytwórnia mgły. Musisz pokazać, jaką jesteś czarownicą, bo tu jest diaks, a tu jest wyłączona wtyczka i ten diaks działa. I maszyna. I Ania. Powiedz coś. Suszarka. Chyba, że wystarczy temu okno. Już? Tak? A test? Zrobię z tego kółka kuchenna. Dobrze. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy.
Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę złotych 90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj. Po lewej stronie zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila, lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na funnymoney i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, płacasz nam za pośrednictwem funnymoney 5 zł, za co Ci serdecznie dziękujemy.